Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Cię serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Ci troszkę o mojej książce, która już wkrótce będzie miała swoją premierę. Dowiesz się sporo rzeczy o self-publishingu, o czym będzie ta książka i będzie przy okazji bardzo inspiracyjnie po to, żeby Cię troszeczkę zmotywować i zainspirować do zmiany. Zaczynamy. Na początek może dlaczego w ogóle książki? Dlaczego warto czytać książki, bo ja uważam, że książki to jest niesamowita rzecz, niesamowite coś, co pozwala nam inspirować się i dokonywać realnych zmian w swoim życiu. I ja wywodzę się z otoczenia, tak? W mojej młodości byłem otoczony ludźmi, sytuacjami, które mówiły mi, że nie mogę być nikim więcej niż tylko przeciętnym pracownikiem fabryki, korporacji, kierowcą może. Otaczali mnie ludzie negatywni i jedyne, co gdzieś tam mnie cieszyło w tamtych czasach, to było czekanie na weekend czy czekanie na emeryturę i tak naprawdę oznaczało to marnowanie swojego życia. Ja zawsze byłem zdania, czułem w sobie, że nie chcę tak, żeby było w moim życiu, że zmarnuję swoje życie, że kiedyś na starość będę żałował tego, że nie podjąłem działania, ale nie wiedziałem, co robić, tak? Nie miałem pozytywnego przykładu od najbliższego otoczenia ku temu, żeby coś zmieniać, bo nikt w moim otoczeniu nie robił biznesu, nie pokazywał, że można, nie rozwijał własnej osoby, nie podróżował i ja myślałem, że no chyba też nie będę mógł. Jednak z pomocą przyszły mi właśnie książki i pierwsze książki typu Sekret Milionera. Pamięć absolutna. Mam tutaj kilka przykładów, może pokażę. Pokazały mi, że mogę naprawdę coś zmienić. Pierwsza lektura książek takich właśnie jak książka Total Recall, Arnold Schwarzenegger, czy Phil Knight, Sztuka Zwycięstwa, Sekret Milionera i wiele, wiele innych pokazały mi, że ja mogę. One zmieniły moje przekonania i w mojej głowie coraz bardziej zacząłem wierzyć, otaczałem się właśnie takimi autorami, zacząłem wierzyć, że ja naprawdę mogę coś zdziałać i dzięki książkom się przeprowadziłem, pracowałem w restauracji, bo uwierzyłem, że mogę mieć taką ciekawszą pracę, wyjechać z mojego miasta. Potem był Amazon, własny biznes i nagle się okazało, że te wszystkie marzenia o posiadaniu swojego biznesu, wspaniałego mieszkania, wspaniałej partnerki, garażu podziemnego, tak? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu lepszego życia, o podróżowaniu, zobaczeniu wielu krajów spełniły się dzięki właśnie lekturze książek, które na początku dały mi tą nadzieję, a potem dały mi przekonanie, które wpłynęło na to, że ja po prostu działałem, na to, że ja pracowałem ciężko od rana do wieczora nad swoim biznesem, tak? Bo to nie jest jakiś cudowny sposób na to, że w naszym życiu pojawia się coś niesamowitego, ale przekonania wpływają na nasze działania, na naszą pracę faktyczną. I teraz przechodząc do książki, dla kogo ona jest? Moja książka. Zatytułowana ona będzie Od kelnera do milionera, tak jak mój blog, ponieważ uważam, że to fajna nazwa, która pokazuje, jak z osoby, która jest w trudnej sytuacji, która chce może rzucić etat, rzucić swoje dotychczasowe życie, rzucić nałogi, rzucić to, co nie odpowiada jej w jej życiu i zmienić to na coś, co naprawdę jest marzeniem, na coś, co sobie wymarzymy, na to, co chcemy od naszego życia osiągnąć, po to, żeby właśnie to życie było ciekawsze. I teraz, zanim powiem dokładnie, co w tej książce będzie, powiem, na jakim etapie książki wydawania jestem. Książka jest napisana. Ona była pisana już kilka lat temu. Zacząłem ją pisać kilka lat temu, ale odpuściłem troszeczkę, ponieważ nie widziałem perspektyw na jej wydanie, na jej dokończenie i napisałem tylko pierwszą część, która opisywała moje ciężkie czasy i nie było niestety drugiej części, która pokazywała mój sukces. Także nie mogłem wydać książki o szeroko pojętym sukcesie, o stawaniu się lepszym człowiekiem, gdy nim nie byłem, tak? Zacząłem ją pisać kilka lat temu i dopiero gdy osiągnąłem sukces, wolność, otworzyłem swoją firmę, tak, odszedłem z etatu, uznałem, że jest moment, żeby tą książkę napisać do końca i pokazać, jak taka przemiana faktycznie wyglądała. I książka jest na etapie korekty, redakcji, składu. Jest już napisana całkowicie, skończona. Okładka jest w trakcie tworzenia. I myślę, że jak tego posta wypuszczę już, to w poście na blogu będzie już nawet możliwość zobaczenia okładki tej książki. Także zapraszam serdecznie do posta na blogu. I no, książka jest gotowa. Jestem już umówiony z drukarnią, jestem umówiony z firmą wysyłkową, która będzie wysyłać moją książkę. Nie będę jej oczywiście samodzielnie wysyłał. No i książka będzie wydana metodą self-publishingu, czyli ja biorę pełną odpowiedzialność za tą książkę, ja ją tworzę, przygotowuję, koordynuję wszystko i wydaję ją na własne ryzyko po prostu. I co najważniejsze, będę się dzielić na blogu
całym procesem wydawania, czyli self-publishingu mojej książki, po to, żeby zainspirować Was do tego, że możecie zrobić to samo, ale dać Wam konkretną wiedzę całkowicie za darmo, jak Wy możecie taką książkę wydać. Będą informacje, będą kontakty do różnych firm i tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto będzie chciał, bo mój blog jest właśnie o książkach, o publikacji na Amazonie w dużej mierze, teraz Wam dostarczę wiedzę, jak taką książkę można wydać w Polsce i będzie o tym na pewno kilka wpisów w przyszłości. Także przy okazji tej premiery książki zapraszam po masę wiedzy i inspiracji. Ok, ale o czym będzie książka, bo każdy się może zastanawiać, o co tutaj będzie chodzić. Otóż dwa główne elementy będą się składać na tą książkę. Otóż przede wszystkim książka będzie inspirować. Będzie inspirować swoimi historiami, będzie pokazywać na przykładzie trudnych doświadczeń, ciekawych doświadczeń i nawet wesołych i śmiesznych, jak można coś zmienić w swoim życiu. Ponieważ jeżeli uczymy się, chcemy swoje przekonania zmieniać, to nie wystarczy nam tylko 10 punktów do sukcesu, ale potrzebujemy naprawdę wysłuchać czy przeczytać historię na temat tego, jak te zasady działają. Tak? Ja jestem wielkim fanem książek, bo one zawierają w sobie kwintesencję czyjegoś całego życia, doświadczenia. I dopiero po przeczytaniu i analizie całej książki często zostaje nam w głowie jedno czy dwa zdania, które potem tak naprawdę skutecznie wykorzystujemy w naszym życiu. Nie wystarczy usłyszeć fajnego zdania, często trzeba to zdanie przeżyć, tak? Czyli musimy czegoś doświadczyć, albo możemy tego doświadczyć poprzez właśnie lekturę, czy może spotkania z innymi osobami. I właśnie taki jest cel pokazania różnych historii w tej książce, żeby dać Tobie, dać Wam te przekonania do tego, że coś można zmienić. I w tej książce znajdą się bardzo różne historie, muszę przyznać, bo będą oczywiście historie trudne, jak wychodziłem z dołka, jak mieszkałem w wynajmowanej kawalerce, jak byłem kierowcą skutera, jak miałem wypadek na przykład, ale będzie wiele ciekawych sytuacji z pracy kelnera. Opisałem w tej książce historię na przykład, co się dzieje, gdy ktoś kradnie kelnerowi napiwek ze stołu, co kelner w takim wypadku wrzuca czy wlewa do jedzenia gościom. Różne opisuję ciekawe sytuacje z mojego życia osobistego, są sytuacje miłosne, są sytuacje oczywiście biznesowe, ale chodzi w tym wszystkim o to, że pokazanie takiej prawdziwości, szczerości, rzeczy, które, jak mówię nawet moim znajomym, to się oburzałem, jeżeli chodzi o pracę kelnera na przykład, ale takie prawdziwe sytuacje, szczere mówienie o pieniądzach, o trudach, o różnych dziwnych, trudnych sytuacjach, mega fajnie wpływa na postrzeganie różnych sytuacji w naszym życiu, na zmianę przekonań i to po prostu działa, tak? Wiedza pokazana poprzez ciekawe historie jest wiedzą bardzo wartościową i taki był mój cel, żeby właśnie szczerością, formą napisania tej książki troszeczkę inną i bardziej, powiedziałbym nawet kontrowersyjną, pokazać, że coś można zmienić, bo uważam, że bycie szczerym z samym sobą, tak, jeżeli chodzi o nasze przekonania, czy nawet o omówienie tego, co robimy w życiu, daje bardzo dużo dobrego i też to pomogło mi uwolnić się od wielu trudnych sytuacji, które mnie w życiu prześladowały, a przy okazji Ty jako czytelnik nie popełnisz moich błędów, czy wykorzystasz moją wiedzę, aby szybciej dojść do tego, co chcesz w życiu osiągnąć. Okej, to jest raz, czyli inspiracja, ciekawe, kontrowersyjne historie. To wszystko oczywiście jest poparte taką esencją. Ja w tej książce, w każdym rozdziale bardzo często rozpisuję najważniejsze zdania, tak, najważniejsze takie informacje, podsumowania i każdy może sobie, czytając jakby takie notatki, już ma przygotowane, tak, czyli czytamy, inspirujemy się, ale mamy wszystko fajnie wyłożone wprost na tacy najważniejsze rzeczy. Starałem się właśnie w ten sposób tą książkę napisać, ale poza tą inspiracją i takimi życiowymi poradami znalazło się w tej książce bardzo dużo wiedzy z zakresu, powiedziałbym, biznesu, zmiany swojego życia i zmiany życia pod kątem zawodowym, tak? Czyli przechodzenia z etapu, gdzie mamy kiepską pracę, do lepszej pracy, do własnego biznesu. Ja tam pokazuję oczywiście, jak tworzyłem biznes na Amazonie, jak tworzyłem własny sklep internetowy, swojego bloga, jak odchodziłem z etatu, jak to wszystko wyglądało. I to pokaże każdemu z Was, że pomimo oczywiście sporej dawki rozrywki oraz inspiracji, że można faktycznie, jak to zrobić, że można swoje życie po prostu zmienić i otworzyć swoją firmę, zmienić pracę, wyjechać do innego kraju czy miasta i faktycznie naprawdę działać pod tym
kątem i wszystko starałem się zawrzeć w formie właśnie bardzo ciekawej, bardzo rozrywkowej, która właśnie uczy w sposób ciekawy, która jest lekturą dla każdego, lekturą, która daje dużo radości z czytania, czasem szokuje i moim celem jest wydanie książki, która jest troszeczkę inna niż wszystkie, która może w dużej mierze pokazuje to samo, co wiele innych książek, bo to przecież nie jest tajemnicą, że książki często mówią o tym samym, ale w różny sposób. I moim celem jest właśnie pokazanie tego w sposób wyjątkowy, mega szczery i sposób, który odmieni twoje myślenie, a to myślenie pozwoli ci naprawdę, to myślenie odmienione, pozwoli ci naprawdę działać i podejmować konkretne kroki w kierunku zmiany życia. Oczywiście kroki poparte wiedzą i doświadczeniem, które też tam zawarłem. Ok, podsumowując. Moja książka, chciałbym i myślę, że tak jest, żeby znalazła się na twojej półce na równi z innymi książkami, które mi pomogły w zmianie życia, tak? Bo mamy mnóstwo tytułów, pokazałem ci kilka przed chwilą. Na moim blogu przedstawiam bardzo często różne książki, które pomogły mi w zmianie życia. I moim celem jest, żeby ta książka stała na półce z książkami na równi z innymi najlepszymi tytułami, które zmieniają faktycznie życie ludzkie, tak? Bo książki zmieniają życie i moja książka ma też właśnie cel, żeby zmienić twoje życie i zmienić życie osób, które chcą coś podziałać i ona ma zadanie zainspirować i dać ci wiedzę, że naprawdę coś można zdziałać. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, subskrybuj, zobacz sobie oczywiście inne filmy na moim blogu i zapisz się na darmowy kurs Amazona i biznesu online. Do zobaczenia wkrótce. Będę się odzywał, jeżeli chodzi o self-publishing i o moją książkę. Na razie, dzięki, cześć.